Kluby Gazety Polskiej to jest taki fenomen na skalę światową. To nie tylko miejsce podtrzymywania osobistych kontaktów i patriotycznej aktywności, ale przede wszystkim płaszczyzna wymiany myśli pomiędzy tymi Polakami, którym bliskie są ideały wolności, solidarności i sprawiedliwości. Kluby Gazety Polskiej skupiają polskich patriotów na całym świecie, zaś ich członkowie poświęcają swój czas pielęgnując polską historię. Organizują spotkania dyskusyjne z przedstawicielami świata polityki, dziennikarstwa i kultury, a przede wszystkim pielęgnują miejsca pamięci w wielu krajach świata. Ludzie tworzący Kluby Gazety Polskiej stworzyli siatkę obywatelskiej aktywności. Klubowicze to często liderzy lokalnych środowisk, którzy organizują ich życie i zwracają uwagę na niepopularne dzisiaj patriotyczne wartości. Członkowie klubów zaangażowani są również w obronę polskiej demokracji i wolności słowa. Nadzwyczajne zjazdy Klubów Gazety Polskiej to wielkie święto środowiska Strefy Wolnego Słowa. Nie mogło zatem zabraknąć spotkania także w tym roku. Powiedziałbym wręcz, że właśnie teraz, w tym trudnym czasie, takie spotkanie jest niezwykle potrzebne. Dlatego dziękuję, że pomimo pandemicznych ograniczeń zorganizowaliście Państwo obchody 15-lecia swojej działalności. Dziękuję Wam za niezłomność w działaniu, za poczucie odpowiedzialności za polski naród oraz za determinację w realizacji Waszej misji. I życzę kolejnych lat ciężkiej, owocnej pracy dla dobra polskiej racji stanu.